Cześć, witam was, ja jestem Legwan, a oto przed wami gra, którą będziemy grali wszyscy razem tutaj. Przedstawcie się po kolei. Halo? Przedstawię może ja się pierwszy. Cześć, z tej strony Czarny Wilczur z kanału Czarny Wilczur i dowodzę dzisiaj Kartaginą. Cześć, tu EDF, EDF i dowodzę miastami greckimi. Jeszcze jeden jest z nami. Korzeń? Korzeń? Korzeń nie zjadł trema? No, Korzeń, powiedz coś. Cokolwiek, daj znak życia. Aha, okej. Okay. Cześć, jestem Korzeń 3101 z kanału Korzeń 0871. Dziś dowodzę monarchią Seleucydów. Super, a ja dowodzę Macedonią i teraz jesteśmy w trybie rozstawiania. I czekamy, aż ktoś tam jeszcze się rozstawi, ale mamy czas. Jak nastroje przed bitwą? Bardzo pozytywne. Spoko. Już kruki się zbierają na niebie. Zastanawiam się, kto ma kolor żółty. Kto ma kolor żółty? Ups. Kto ma kolor... co to jest? Brązowy, taki jakiś dziwnie brązowy. Ja mam. A kto ma biały? Ja. No, z tego wynika, że Wilczur. A kto ma czarny? Ty Legwan? Tak. Swoją drogą ciekawostka, kolorem Macedonii nie był wcale czarny z pomarańczowym, tylko był fioletowy ze złotym. Tylko w Romii go nie odzwierciedlili poprawnie. Straszne. No ja... Płaczę po noczach. Płaczę po noczach? Nocz był smutny, jakbym płakał z jego powodu. Nie, płaczę po nocach. Z tego powodu. Okej. Okay. W każdym razie, Legwan, zapomniałeś powiedzieć, że to jest gra Free for All? Czy może ja zapomniałem to usłyszeć? Nie zapomniałeś tego usłyszeć. Po prostu na razie w trybie rozstawiania, wiesz. Ale no dobra, to gramy w Free for All, wszyscy na wszystkich. Po prostu jesteśmy w takim ładnym ustawieniu, w takim kwadraciku, powiedzmy sobie. Znaczy, kwadracikiem jest środek bitwy. Zero zasad, tak? Gramy na funduszach 1-6-6-6-6. O, i zaczęła się bitwa! O! Wilczur się rozstawił tam daleko, a miałem zamiar go bić. Cholera. Myślisz, dlaczego rozstawiłem się daleko? Chicken! Kła, 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 kła. No, zobaczmy, co tutaj Macedonia przyprowadziła, czyli Legwan. No, skąd ja mogłem wiedzieć? No oczywiście, no pełno łuczników, no tak, przecież to normalne. No tak, a tutaj EDF, EDF, zobaczcie jak się ustawił pięknie. Oj tam. Tak, wan, wiesz co, wolę stoczyć bitwę najpierw z tobą. Ej, no z tego co wiem, no to EDF, EDF, to jest... Nie. Nobek, tak, nie ja lubię. Pierwszy raz gram w tą grę tak, nie tylko ze szklasem, bo tam. No, ale widzę, że ustawiłeś się tutaj bardzo defensywnie i masz wycelowane we mnie wszystkie swoje machiny obleżnicze. Wcale mnie to nie cieszy. Mnie z kolei, Legwan, nie cieszą twoje jednostki łuczników i twoich kochanych najemników iberyjskich, których zawsze bierzesz. A mnie w ogóle nie mogłeś się tego spodziewać. Że wy się tak po bokach poustawiacie, tylko czekacie, aż się wybijemy. Najprawdopodobniej pierwsze starcie będzie właśnie między mną a Legwanem. No, z tego co widzę, to tak. Ja tylko czekam, aż Kiat zacznie iść. Kto zacznie iść? Ja już idę przecież. Korzeń. I Wilczu też już idzie. A, Korzeń. Korzeń tam będzie stał w rogu, ja nie wiem. A nie, on... No nie, wypraszam Korusza. Sobie moje... Moje ludzie już idą, wypraszam sobie. Nie, on mnie atakuje. A może ukażemy najpierw noob Sirklera, a później się zajmiemy sobą. Najgorzej będzie miał pierwszy, który zaszarżuje w stronę katapult. No ej, ale tak w ogóle to... Co jest z tym złego? Sami mówiliście, że mogę się tak ustawić. Znaczy, mówiliśmy, że to się nazywa noob boxing albo noob circling i jest to strategia noobska, ale możesz, no oczywiście. Ale mi wybaczcie, nic z tym złego. Bo ja gram w tą grę naprawdę tak 4 osoby to pierwszy raz, nie? No dobrze, ale też przyznasz, że nic w tym złego, że jak cię zaatakuje.
Mam cię najbliżej w sumie. Nie, ja mam katapulty. Nie. Co? Nie bój się, Wilczur, pomogę ci. Dobra. Wcale cię nie słyszałem. Wiem. Mówcie ciszej, bo usłyszy. To źle. Źle się zapowiada ta walka. O. Legwan chyba chce zaatakować EDF. Legwan. Przeszło mi to przez myśl, wiecie? Przez chwilę. O, Legwan, pierwsza rada ode mnie, jesteś w zasięgu. Legwan. Spokojnie, będzie powoli. Oj, tam tylko trzech ludzi straconych. Czemu nie może to grzmotnąć w środek jego kochanej jazdy? No właśnie. Albo w tych falangitów. Zaraz grzmotnie. Zostawcie moich falangitów w spokoju. Ja tutaj jadę. Wow, kurczę, nie trafiło. Łucznikami, którzy tutaj ładnie trafiło. Nie powiem, jak cię będą cisnęli. Ale nie w jazdę, a prawie w jazdę trafiło. O, dawaj. Będzie shot. Jest, ale tylko jeden koń. Tylko wybije i mnie flankujesz, korzeń. Jakby tego nie było widać w ogóle. Muszę też skontrolować tutaj, co tu się dzieje dookoła. Bo zaraz mi Wilczur wiedzie w presa albo coś. Ale najgorzej w ogóle weź. No i nawet moje... Wow, trafiło jednak gwiazdę. Cztery konie. Tą falangę tutaj. Jak się sprawdza, czy ktoś ma ulepszonych ludzi? Po chorągiewkach. Widzisz nad nimi takie chorągiewki. Aha. Swoją drogą ja o chorągiewkach dowiedziałem się oglądając Legwana. A ja piszę się... Macedona. A ja w ogóle nic. Ej, weźcie, jaki. Nie. Ja mam najgorzej. Jaki. Nie dość, że ty idziesz, to jeszcze szkielas. Nie dość, że ty idziesz Legwan, to jeszcze szkielas. Jeszcze tam czarny Wilczur się na mnie, kurde, przegrupował. Czarny Wilczur się na mnie czai, nie na ciebie. Zależy, kto będzie miał mniej wojsk. O, rozpoczęła się wymiana ognia artyleryjskiego. Wymiana? Powiem, tak. Czy to jeszcze ma ognia artyleryjski? Aha, tak, tam z tyłu. Ale chyba za mocno ich rozciągnęłeś, tych Spartan. Tam. Jeszcze wygram, zobacz. Myślę... Nie wiem, kto wygra, ale wiem, że wygra ktoś, komu zostaną mniej więcej 2-3 jednostki. A ja sądzę, że to będzie totalna masakra i w ogóle prawie nikt nie przyjdzie. Nie! Brawo! Co tutaj robię, co wy robicie? Prosto w falangę, jakie. Inteligentnie. A to ja się może trochę do tyłu posunę, bo zaczynam się bać. Ej, w ogóle... Holy shit! No i super, straciłem załogę balisty. Lites. Dobra, rozciągamy tutaj mur. Was pośle na śmierć. Tutaj Wilczur już atakuje. Ej, w ogóle jaka... Nie, dostałem! Czemu załoga... Moja biedna falanga. Ej, czy załoga balisty jest mocna w walce, czy nie? No pewnie, to są chłopi. No to dobrze, są najlepsze jednostki. Albo mi się zdaje, albo wielki gracz, elita wszystkich... Graczy na świecie, Roma, Total War, to chyba Legwan przegra. Zło. Nie, jeszcze się tak nie wydaje za bardzo. Ej, ja, szkielas mi tu stoi z tyłu, nie w ogóle. Ej, ale nieźle mi poszło. Trochę ci ich natłukłem, ty mi tylko natłukłeś jedną balistę i pół koni i w ogóle już nie masz płaci. Ej, ale zobacz, ty masz tutaj tych chłopów, to weź niech idą do balisty. Ale jak? No, naciśnij prawym na balistę. Ale ja nie wiedziałem, że można. Niespodzianka. Surprise. Ej, ale ja was napi***am tą moją artylerią, nie? Wy sobie stoicie i tylko czekacie, aż was zwalnię. Ej, słuchaj, EDF, a ty też masz kanał na YouTubie, nie? Co kręcisz? Tak, ja kręcę Minecraft Nieogarnięci 1. I 2, i 3, i 4, i w ogóle.
i tak dalej. Kto stracił kontrolę nad armią? Ja. A nie! Żyj! Ale strzał! Niestety, ale wydaje się, że przegram to podwójne starcie. Jest! Jest, Legwam przegrał, Legwam przegrał. Legwam przegrał, la 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 la. Ej, mi się zdaje, ale, czy mi się zdaje, ale dobrze czy konni łucznicy są lepsi, jak im się strzały skończą, bo szarżują wtedy. Możesz szarżować tak czy siak. No trzymając tak, alt ale z łukami przy ataku. To tak nie wychodzi, jak już wyciągną broń. Nie, oni wtedy wyciągają te, oni wtedy wyciągają broń. Coś mi się konie psują. Wiecie, wiem kto będzie zwycięstwą. Nasz nieustraszony kamper Korzeń. Korzeń z tyłu. Na razie czeka. Oj. No niestety, tak to wygląda czasami. Ja w jego stronę kieruję. Kampienie czasami popłaca. A w ogóle ja już prawie nie mam amunicji. A ja mam pełno. Moja armia jest już cała w rozsypce w tym momencie po prostu. Słuchajcie, a mi jeszcze moje te kochane zwierzaczki zostały. Zwierzaczki? Nie mów mi, że masz jakieś... Masz słonie! You bloody bastard! Ty byłeś tak daleko, że ja nawet nie oglądałem twojej armii do tej pory. Masz okazję. Oj, panowie. Ale dobra gra, jest dobra gra. Mimo, że już praktycznie w niej nie uczestniczę, ale i tak jest świetnie. No to jest piękno free for all. Szkielas coś zaczyna tam robić, jakoś się przegrupowuje. Ktoś do nas dołączył. A mam prośbę, mógłbyś się nie odzywać za bardzo, bo nagrywamy? Zaraz skończymy, tak czy siak. Tak jakby. To jest, proszę państwa, Stefol, którego dość dobrze znacie z moich powtórek. Falanga na falangę, tak. Tutaj jest po prostu jako wielka rzecz. Masakra, Stefol. Może ci będę teraz recenzował. Będę mógł się zwracać nie do takiego abstrakcyjnego bytu, tylko do bezpośrednio do Stefola. Ej, czarny. Właśnie dostałem po dupie. Czarny wilkiem, dobrze. O, moja armia już w tym momencie kompletnie została zbyta. Falangą na falangę, spoko, okej. Okay. Jak sobie chcesz? Tutaj już właśnie jeden taki gracz jest z nami. Może nie wrogu, cicho, ale jestem taki... No, cicho! Mniejsza z tym. Nie. A, moje balisty! Ja nie jestem wrogu. Stoi na środku, ale ma takie ładne kółeczko ustawione. Ja nie wiem, czy Wilczu, ty coś będziesz w stanie zdziałać w tym momencie. W tej chwili nie. Mam już za ale mało ludzi. Ale mi balisty rozwaliłeś! No bez przesady. Rozwalam to, co jest na zewnątrz. Więc teraz będzie pojedynek między naszymi mistrzami, Korzeniem i EDF, EDF-em. A co ja? Ja już jestem wytłuczony, już nie mam amunicji, aż teraz tylko czekasz i mi wiedzie słoniami po falangę i spoko, nie? Ojej. Ja już deram. A wiecie, co jest najciekawsze? Że Stefola w ogóle nie będzie słychać w tym filmiku. Ponieważ nie będzie... On nie nagrywa swoim Audacity i tego nie zrzucimy razem. Ha, dobre. Dobra, moja Stefol, falanga więc my do ciebie teraz mówimy, a ciebie w ogóle nie będzie słychać. Więc możesz mówić, co tylko ci się podoba. Ej, czarny wilczur, ale naprawdę dobrze. Falangą na falangę, spoko. Jak sobie chcesz, ale... No a co ma zrobić? Ale co on ma zrobić innego? Korzeń sobie teraz tylko po... Ej, chodź się przegrupowujemy i wszyscy na kurzenia. To nawet... Jacy wszyscy? Tylko ty zostałeś przecież już. No i ty też. Dawaj, bierz wszystkie swoje wojska, idziemy na kurzenia. Mnie tak? Już nie ma, ja już przegrałem. Już skończony jestem, już nie ma żadnych moich jednostek. No jak to? Nie pod moją falangą stoi twoich chyba z 200. To nie moi. To są... To nie jego. To są wilczura przecież. No to Fail. No, to wilczur, chodź się przegrupowujemy na szkielasa. No i też 200 to trochę dużo powiedziane. Stoją ci łucznicy, nie powiedzmy tylko procarze i stoją Łącznie mogę ci policzyć wszystkich swoich żołnierzy. Mam 15 w jednym oddziale, w dwóch oddziałach mam 9, w jednym oddziale mam jednego człowieka, a w jednym oddziale mam 6 ludzi. No nie przebija się. No 200 się nie zbierze. Ej, spójrzcie tutaj, taki samotny mały falangita. Ja mu screena zrobię. Taki słodki, jest sweet. Ajo! Ale jak? Centralnie wyszedł poza grupę. Nie stój! Walcz, pojedynczy falangito. Ej, on ci ścisnął. We'll always love you. Ej, czarny wilczu. To mój podkład do tego pojedynczego falangity. A zobaczycie, ilu ten pojedynczy falangita ludzi zabije. Ej, czarny wilczur.
A tu jest drugi tak, pojedynczy. Tak, w ogóle to jakbyś zauważył, to przez chwilę była dziura w mojej falandze i byś mnie ścisnął katapulty. Ej, on ich podszedł od boku, to się nie liczy. ale, proszę pani, on bije od boku. Ale oglądajcie jego epicką walkę. O, masz! No i... Jeden na jednego. O nie, zostanie zaraz kamieniem. Ej, zabił! Pa, zabił! Zabił kogoś. Zabij następnego. O Boże, ale kamienia... Ale tylko jednostka na świecie, idą na niego w ogóle, szarżą i ten... O nie, biegną rzeczywiście. A, wieśniacy! Wiecie, że ja już teraz jestem w trybie komentatora praktycznie. Tutaj jest tylko rząd okienek z moimi ucieczkami jednostek. Boże, zostały nam jeszcze jakieś jednostki? Kurde, ten mnie ciśnie. Następnego zabił, ale dobry jest. To jest kozak po prostu, zobacz. O, jaki mu koleś. Ej, czemu ta falanga dostał? Nie, żyj. Wszyscy mu pomóc. Zdenu, tak. Nie. Biedaczek. To już zmieniło się z komentarza w jakąś taką luźny bełkot. Nie, no dobra. Nie. Właściwie to nie mamy już co komentować. Tutaj nie było żadnych zagrań taktycznych, to była jedna wielka rzeź między armiami. No, znaczy między mną a tobą były jakieś zagrania taktyczne. Tutaj już za dużo nie da się zrobić. Tak, kampienie z tyłu. Ej, ale w ogóle czarny wilczur, jakbyś zauważył, że miałem przez chwilę dziurę w falandze, to byś mnie ich wybił od tyłu. Oj, nie wszystko da się zauważyć, a poza tym nie tak łatwo przebiec przez taką małą dziurę falangą. No, małą dziurę, na dwa oddziały. Okej. Okay. Tylko widzisz... Ja też nie widziałem tego otworu. Ja widziałem. Duża była. Ej, w ogóle moi jacyś tutaj... Korzeń, nie odzywaj się. Korzeń, ty tam widzisz... Ale to było dobre, ale to było dobre. Ej, dobra, mi już została sama falanga, rzucam teraz wszystkich. Ja rzucam wszystkich, szarżą na twoich i w ogóle... Ale czemu ci Spartanie byli odwróceni? Dobra, nieważne. Bo oni chcieli oglądać bitwę. Bo im się zbudziło stanie, nie? W jednym miejscu. Tam, z tamtej strony mają tylko takie górki i jakieś... I taka szarża. Cztery koniki biegnące. Zaraz pójdę podenerwuję słonie. Nie ma szans. Ej, ja patrzę, że mam balistę, a to tylko dwóch wieśniaków zostało. No niestety. Ale to wygląda teraz taka niezorganizowana szarża, marsz falangitów greckich. Spartan. Panowie w czerwonym prześcieradła. Niezorganizowana szarża, zaraz zobaczysz. Czerwone prześcieradła do boju! Poprawcie ganki na głowach i... Ty mnie... Szarża! Ale mam teraz plan, jeżeli się uda, to wam powiem. Co to? Nie! Jak się uda, już powiesz, tak? Oh, fucking shit! Dobra, ej, dawajcie, wszyscy na szkiela są. Biegnij! Mi się wydaje, czy Korzeń właśnie zabił sobie kilku katafraktów, dwóch katafraktów w swoim strzale z katapulty. Tak. Jaki no. Kurczę. Chciałem... Ja teraz przejmę te wszystkie katapulty i w ogóle i będę mógł zacieć. I balisty, i będę sobie mógł do was napieprzeć. Szczelać. Ale twoi dwaj koleś to są koksy, po prostu. Ej, moja falanga w ogóle już rządzi, nie? Pokonałem dwie armie. Przy minimalnych Boże... stratach tylko artylerii. I w ogóle... Chyba przetrwałeś. Taką, że jeszcze mogę pocisnąć korzenie, jak mi dobrze. Dobra, żart. Może inaczej. Dwie armie zabiły się przy twojej falandze. Tak. No dobra. Nie opowdam. Ale moja artyleria... Historia to zapamięta jako wojna przy falandze. Ale moja artyleria tu dużo zdziałała. Trzeba przyznać. No trochę postrzelali, popsuli mi szyki. Trochę, połowę. Boże, tamtymi sześcioma kawalerzystami chciałem sprawić, by mój przeciwnik strzelił we własne słonie ognistymi strzałami. Nie. Było blisko. Nie ma bata. Ale te ogniste strzały tam poszły, tylko że nie poszły w słonie niestety. Ej, w ogóle moja falanga idzie do korzenia, ale nie ma. Z czym nie masz szans? Gdzie Korzeń ma jakieś jednostki jeszcze? Nie, Korzeń już kapituluje, to ci już wygrałem. Ja już szans nie mam. Nie ma żadnych słoni, żadnych katapult, żadnej falangi. Charge!
Ja Jeronimo! Myślę trzecie, mówię czwarte. Jezus. Ej, mam ich tak zgrupowanych, że jak wezmę prawo i przeciągnę, to od razu się ustawię takie kółko fajne. Tak, bo tak działają właśnie grupy, one zapamiętują ustawienie. To dobrze. Cztery małe. Widzisz, to jest taki learning experience dla ciebie. Super. Uczysz przez granie. Znaczy, uczysz się przez granie. British English. British English? British English, ja się nie mogę doczekać. Oh, bollocks, my potatoes are so frost. To, co powiedziałem, było bez sensu. Ej, korzeń, weź skapituluj teraz. Była Legwan, obczaj coś. Ustawiamy się. Ustawiam falangę. Gdzie? Gdzie? Nie widzę gdzie, musimy powiedzieć. Znaczy, nie widzę. Mogę. Nie mogę powiedzieć, bo by się ktoś zorientował. Widzę. A, widzę. Co? Widzę. Co? Nic. O. Wąchasz spaliny. Cześć. O! Tak tylko, żeby już kogoś zabić. Tak tylko, żeby kogoś zabić na końcu, nie? Nie, do tamtego marszu za nimi to by się nadała muzyczka z Benego Hilla po prostu. Szarża! Teraz centralnie robię szarże, nie? A, czyli już decydujesz się na przegranie tej bitwy. Co? Postaw falangę, na falandze słonie zginą i to bardzo skutecznie. No, tylko, że on ma katapulty z maksem amunicji, nie? To podejdę chociaż bliżej, żeby tą falangę zrobić. Ale te katapulty, jeżeli będą waliły po nocy mistrza pociskami, to w nic nie trafią, więc wiesz. Okej. Okay. Tylko, że jak trafią, to będzie gorzej. Ej, ja ustawiam sobie falangę. Ustawiasz swojego noob-cyrku? No, jak trafią... Ale szalur urwał. W ogóle. Nie ma szans. I teraz ustawiam falangę. Tak. A wilczył swoje cały czas. O, ale urwa! Ja na niego szturmuję i w ogóle. O, czarny wilczur, coś tam się za mną przegrupowuje. Jezu! Uciekli, nic nie zrobili. O nie, o nie. A mieli takie szanse, to mogli wygrać tą wojnę po prostu. No, na pewno. Szarża! Desant za linią wroga. Teraz daję wszystkich swoich na jego falangę i muzykę. Korzeń, teraz musisz naprawdę rozegrać to mistrzowsko, żeby to wygrać. Liczymy na ciebie. Of course. Korzeń. No nie, w ogóle mnie nie... Wow! Wow! No i na falangę. I złapał ich poza, jeszcze poza szykiem falangi. Zło. Falangę na falangę. Już i tak przegrałem. No. Teraz wkroczył słonie. Tylko najpierw wycofaj swoje konie stamtąd. Ej, moi zaczynają z... Nie, to są tak... Słonie to są takie ruchome wieżyczki hucznicze. Ale jak centralnie! Ale zobaczcie, teraz dwóch idzie w parze Spartan. Bym powiedział jakiś śmieszny kawał o... kolegach o innej płci. O innej orientacji. Dokładnie, ale... Cześć, gdzieś... fajne masz czerwone prześcieradło. O, fajny garnek na głowie. Ej, w ogóle jaki żal. Ja już przegrywam. Mogę się już poddać? Oj, no daj ludziom obejrzeć to epickie zwycięstwo korzenia. Tak, tą szarżę słoniem. Ej, ja już jak gram ze szkielasem, to będę wybrał dziki. On mnie już słonie. Szkielas. I to tak centralnie mnie wybrają te słonie. Dobra, w tym momencie wszyscy moi już uciekają. Widzę tak chyba centralnie już na koniec. Nie, nie, patrzcie! Patrzcie, ktoś się jeszcze ostał. O, i chyba już koniec, co? Nie, jeszcze A są, nie, bo zobacz. Tak mi zcięło jakby ten. Jakby miało wyświetlać tabelę. Nie, cicho, no. Teraz nie. Moi robią falangę i czekają na słonie. Bo jeden od nich się ostał. Idzie jedna falanga. No nie! No nie zdążyli! Wyciągnął! Ale jeszcze żyją! Dobrze, a teraz konkurs na najwyżej wyrzuconego Spartanina w górę. Muszę to zobaczyć. Go, 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 go!
zło. Ej, mamy. Ale ich słonie taranują, a oni jeszcze żyją. Wow, wow, jeden wleciał na wysokość słonia już, przed chwileczką. Ej, czekajcie, ja tu mam... Okej, mamy na wysokości słonia, czy ktoś poleci wyżej, czy ktoś poleci wyżej? Kto da więcej? Leć, Adam, leć. Teraz słonie depczą. Ej, korzeń, wabank. Robimy falangę. Uwaga i... O, jeden po... Nie, nie pobił rekordu, ale chyba wyrównał. Ło, i tak! Był pobity rekord! Jeden poleciał wyżej niż słoń. A co, ktoś już tam został? Dobra, już i zostawię w spokoju tą resztę. Tylko zrobię ogromną falangę, żeby zatrzymać słoń. I jak to się nie uda, to będę miał problem. Korzeń! Zastosuj najdoskonalszą taktykę radzieckiej armii. Kontrol A i na jedną jednostkę. Dobra, czekaj. Ale co, co ty robisz, Kielas? Na razie stoi i biega słoniami tylko w kółko. Okej. Okay. Nawet nie biega, tylko chodzi słoniami. Chyba się zmęczyły. Dobrze! Szarża! Dobry. Jestem w słoniu, jestem kamerą w słoniu, jestem kamerą w słoniu. Zło? Nie! Legman, jakie ty masz fetysze do słoni. Jest! Jeden słoń, dwa padł. Słonie. Dwa słonie! Yeah. No proszę. Odkupisz mi je! Nie, nie mam funduszy. Za mało dynarów. Dobra, moi wszyscy już spieprzają, to chyba tak oficjalnie. Już teraz nad jeszcze... polem, które rzeczywiście kruki latają tam. Zauważcie. Rzeczywiście. No, hen wysoko. Ale teraz przynajmniej mają co jeść. Oj tak, nawet myślę, że słonie się najedzą, a jakby co to jeszcze jest pełno koni i moich ludzi. I wilczurzych. I moich balist. Ej, ale no, myślę, że one nie będą dbały drewno. To pole, gdzie ja zostałem, jeszcze moje te... Moje resztki. Tam była największa bitwa. W ogóle największa. Polemizowałbym. Trochę odjedź za siebie i zobacz, ile ludzi leży po drodze do tego. No ja wiem, nie? Balisty. Nie, to nie były balisty, to były dwie armie. I katapulty jeszcze, które pomagały z trzeciej armii, pomagały obydwu armią, nie? Dzięki. No, proszę, troszkę spalonych ciał tu jest, rzeczywiście. O Boże, lecą pilumy w plecy. Nie. Ej, w ogóle... Ktoś jeszcze ma jakieś już? A wy nie przyjechał? Ej, czarny wilczur, masz jeszcze jednostkę, atakuj! Nie, już chyba właśnie stracił. Nie, już stracił. Ta jednostka już uciekła. Ej, ale słuchajcie, ja na koniec chciałbym coś powiedzieć jeszcze. Słuchamy, no. Słuchajcie, ja się teraz czuję, jakbym wygrał normalnie z mistrzami świata. Tylko, że wygrałeś podstępem I bym chciał wszystkim podziękować za grę, a w szczególności Wilczurowi i Legwanowi. Którzy odpadli na początku. A EDF dziękuję. Jest nieważny tam. No, kto by pamiętał EDF? No dzięki. Dobra, to chyba by było na tyle. Może byś teraz ładnie pożegnać wszyscy. Najpierw powiem ja. Wpepnę się w kolejkę. Do widzenia wam. Trzymajcie się ciepło. I ogólnie euforia. Graliśmy super świetny mecz. Dobra, teraz proszę, żegnajcie się już wy. Pa. No to pożegnam się i zaspamuję wam. Wchodźcie na kanał Czarnego Wilczura. Wchodźcie no warto. I teraz ja się pożegnam, wbijacie na mój kanał i oczywiście Legwan tutaj na tle tabeli z winnikami poda notacje z moim kanałem. Dziękuję. I w ogóle wchodźcie też na mój kanał. Na Minecraft nie. Wchodźcie na wszystkie kanały na całym YouTubie. Dokładnie. Warto, wszystkie dają dobry kontent. Pa. Stefan pozdrawia wszystkich jego fanów. To pa. Trzymajcie się i cześć.